Bardzo proszę te wszystkie osoby, które są na posiedzeniu zdalnie, o wyłączenie mikrofonów, bo mamy już sprzężenia. Czy sekretariat gotowy? Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Witam Państwa posłów, witam zaproszonych gości. Bardzo serdecznie witam Panią Minister Annę Krupkę, Panią Minister Annę Budzanowską. Witam wszystkich dyrektorów tak Ministerstwa Sportu, jak i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. Witam Pana Rektora Grzegorza Jurasa. Witam Pana Rektora Andrzeja Rokitę. Witam również pana wiceprezesa AZS-u, pana Macieja Hartwila. Witam bardzo serdecznie sekretarza generalnego, pana Dariusza Piekuta. Witam wszystkich, którzy są na łączach. Informuję, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane przez marszałek Sejmu na podstawie artykułu 198 ust. 2 regulaminu Sejmu i prowadzone będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Posłom uczestniczącym zdalnie przypominam, że przed posiedzeniem otrzymaliście Państwo instrukcję w sprawie zgłaszania się do dyskusji i zabierania głosu w trakcie posiedzenia. Jednocześnie informuję, że posłowie członkowie komisji obecni na sali obrad głosują przy użyciu urządzenia do głosowania za pomocą legitymacji poselskiej. Wówczas nie używają tabletów i nie logują się w systemie komunikacji elektronicznej. W celu stwierdzenia kworum przeprowadzone zostanie teraz głosowanie. Bardzo proszę sekretariat o otworzenie linii, a Państwa posłów obecnych na sali o zagłosowanie za pomocą legitymacji, posłów uczestniczących zdalnie o zalogowanie się do aplikacji i głosowanie przez naciśnięcie dowolnego przycisku. Dziękuję, ale proszę zostawić otwartą linię. Mamy kworum. Porządek dzienny posiedzenia przewiduje rozpatrzenie informacji na temat realizacji zadań w obszarze sportu akademickiego oraz informacji na temat stanu infrastruktury sportowej wyższych uczelni ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji bazy sportowej. Materiały w tym zakresie zostały dostarczone Państwu posłom. Pocztą elektroniczną zamieszczone zostały również na poselskich iPadach. Przechodzimy do rozpatrzenia porządku dziennego. Ze względu na nakładającą się tematykę proponuję łączne rozpatrzenie informacji dotyczących obydwu punktów porządku dziennego, a następnie przeprowadzenie wspólnej dla obydwu tych punktów dyskusji. Czy jest jakiś sprzeciw mojej propozycji? Na sali nie ma, elektronicznie ich nie zgłasza. Dziękuję za przyjęcie propozycji. Bardzo proszę przedstawiciela Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o referat w zakresie rozpatrywania punktów porządku dziennego. Pani minister, oddajemy głos. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie rektorzy, państwo dyrektorzy, szanowni państwo parlamentarzyści. Wsparcie i upowszechnianie sportu w środowisku akademickim to jedno z głównych zadań Ministerstwa Sportu w obszarze sportu powszechnego. W ramach programu Sport Akademicki Ministerstwo dofinansowuje różnorodne formy aktywności sportowej środowisk akademickich. Celem naszych działań jest promocja aktywnego i zdrowego stylu życia w społeczności, która jest imponująca. Liczy sobie ponad 1 300 000 studentów z 390 uczelni publicznych i niepublicznych. Zakres wspieranych przez nas zadań jest bardzo szeroki i uwzględnia zainteresowania oraz sportowe pasje, jak również potrzebę budowania zdrowego nawyku podejmowania przez obywateli aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Oferta programowa kierowana do środowisk akademickich obejmuje zarówno formy aktywności związane z uprawianiem sportów indywidualnych, jak i zespołowych. Pozwala na podejmowanie rywalizacji na wszystkich
poziomach współzawodnictwa akademickiego przy wykorzystaniu istniejącej akademickiej bazy i infrastruktury sportowej. Głównymi celami programu Sport Akademicki są więc zwiększenie aktywności fizycznej studentów poprzez stworzenie dla nich warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego i kształtowania zdrowego stylu życia, umożliwienie współzawodnictwa sportowego, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, takim jak nadwaga, otyłość, budowanie postaw obywatelskich wśród studentów, czy wreszcie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zjawiskom patologii społecznej. Partnerem Ministerstwa Sportu w realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji w środowisku akademickim jest Akademicki Związek Sportowy, zrzeszający w swoich strukturach ponad 42 tysiące członków, którzy trenują w 250 klubach uczelnianych w całej Polsce. Biorąc udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji, zawodnicy AZS z powodzeniem startują w Akademickich Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata oraz największych imprezach sportowych dla studentów letnich i zimowych uniwersjadach. Jednym z kluczowych celów strategicznych rozwoju sportu wyczynowego w oparciu o uczelnie wyższe i kluby AZS było powołanie akademickich centrów szkolenia sportowego. Realizacja programów wspomnianych centrów dofinansowywana jest ze środków Ministerstwa Sportu, a celem ich działania jest wspieranie utalentowanych zawodników poprzez stworzenie im jak najlepszych warunków przygotowań do międzynarodowego współzawodnictwa, w tym akademickich mistrzostw świata czy uniwersjat, a w dalszej perspektywie czasowej także do igrzysk olimpijskich. Tylko w 2020 roku w szkoleniu w ramach akademickich centrów szkolenia sportowego wzięło udział 602 zawodników trenujących w 16 ośrodkach, a dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu dofinansowane zostały między innymi zgrupowania szkoleniowe w kraju i za granicą, starty w imprezach krajowych i zagranicznych, badania diagnostyczne i monitoring, doszkalanie kadry szkoleniowej czy ubezpieczenia zawodników. Przedstawiciele polskiego sportu akademickiego z powodzeniem radzili sobie podczas ostatnich uniwersjad. Podczas 29. zimowej uniwersjady, która odbyła się w marcu 2019 roku w Rosji, nasza reprezentacja wywalczyła 2 medale, 1 złoty i 1 brązowy, zaś podczas 30. letniej uniwersjady, która miała miejsce w lipcu 2019 roku we Włoszech, 15 medali, 4 złote, 2 srebrne, 9 brązowych. Najbliższe uniwersjady letnie planowane są w Chinach w 2021 roku i Rosji w 2023. Natomiast uniwersjady zimowe odpowiednio w Szwajcarii w 2021 i USA w 2023 roku. Obok uniwersjad do największych imprez międzynarodowych, w których biorą udział akademicy, należą Akademickie Mistrzostwa Świata. W 2020 roku Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego zaplanował starty naszych reprezentantów w Akademickich Mistrzostwach Świata w 20 sportach, a Ministerstwo Sportu zabezpieczyło na ten cel środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2 500 000 zł. Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa w bieżącym roku odbyły się jedynie Akademickie Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim, w którym biało-czerwoni rywalizowali z powodzeniem, zdobywając 6 medali. 1 złoty, 4 srebrne i 1 brązowy. Zajmując 2 miejsce w klasyfikacji medalowej państw. Inne zaplanowane mistrzostwa zostały odwołane. Umowa z Zarządem Głównym Akademickiego Związku Sportowego na realizację programu rozwoju
sportu w środowisku akademickim w roku 2020 na kwotę 6 milionów złotych, przewiduje z kolei szerokie wsparcie w zakresie upowszechniania sportu akademickiego. Szczegółowe przedstawienie informacji o realizacji zadań będzie możliwe po złożeniu przez Zarząd Główny AZS sprawozdania za rok bieżący. Tak jak w ubiegłych latach, główne kierunki wsparcia ze strony Ministerstwa Sportu w ramach akademickiego sportu powszechnego obejmują środowiskowe rozgrywki regionalne w całym kraju, 17 lig międzyuczelnianych, zajęcia w ponad 2000 sekcji sportowych, organizacje imprez sportowych, przygotowania i udział w zawodach, ogólnopolski system rywalizacji akademickiej, akademickie mistrzostwa polskie, a także akademickie puchary Polski i festiwale sportowe, program wsparcia organizacji w Polsce oraz przygotowania do udziału reprezentacji uczelnianych w akademickich mistrzostwach Europy, czy wreszcie Akademia Liderów AZS, czyli program szkolenia wolontariuszy, studentów, działaczy klubów AZS, realizowany głównie jako podnoszenie ich kwalifikacji. Ponadto uprzejmie informuję, że z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych spowodowaną epidemią, w edycji program Sport Akademicki na rok 2021, którą ogłoszono 20 listopada tego roku, zmniejszono wysokość wymaganego wkładu własnego z 20% do poziomu 5%. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Zanim przekażę głos przedstawicielowi Akademickiego Związku Sportowego, bardzo proszę o zamknięcie głosowania kworum i wyświetlenie wyniku. Dziękuję uprzejmie. W obradach komisji bierze udział 28 posłów. Stwierdzam jeszcze raz kworum. Dziękuję bardzo. I proszę przedstawiciela Akademickiego Związku Sportowego o informację w zakresie rozpatrywanych punktów porządku dziennego. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. Na wstępie przekażę pozdrowienia od naszego prezesa, profesora Alojzego Nowaka, który z racji dodatkowych obowiązków, jak Państwo wiecie, jest rektorem Uniwersytetu, nie może uczestniczyć w tym spotkaniu, więc pozdrawiam i jednocześnie przepraszam za jego nieobecność. Postaramy się z kolegą wiceprezesem tutaj uzupełnić, a pewnie dodać parę informacji do przekazu pani minister. Po pierwsze dziękuję za bardzo ładną prezentację Akademickiego Związku Sportowego. I w zasadzie pani minister powiedziała rzeczy najważniejsze. Realizujemy zadania zarówno w obszarze sportu wyczynowego w ramach programu Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego. Ten rok jest rokiem szczególnym, bo jest trudnym rokiem pandemicznym. Te 600 osób w tym roku to jest dosyć niska liczba. W poprzednich latach w programie uczestniczyło od 600 do niemal 1000 zawodników. Po prostu ograniczenia formalne sprawiają, że tych zawodników jest w tym roku mniej. Pani minister powiedziała, że prowadzimy działalność w sporcie powszechnym w ponad 2000 sekcji, ale wiem, że w materiale jest 3000, nie bałbym się tego powiedzieć, bo taka realna liczba rzeczywiście jest. I tutaj rzeczywiście musimy powiedzieć, że Ministerstwo Sportu bardzo wspiera te działania w różnych obszarach. Prowadzimy działania bardzo promocyjne i upowszechniające sport, ale jednocześnie mamy zawodników najwyższej klasy. I w zasadzie myślę, że dosyć odważnie mogę przedstawić sytuację, że około 40% reprezentacji olimpijskiej i myślę, że również związanej z igrzyskami w Tokio, to są zawodnicy AZS-u i tutaj oczywiście kluby sportowe AZS AWF są tymi, które wiodą w tych statystykach. Klub AZS AWF Katowice, klub AZS AWF Warszawa, AZS Wrocław, Kraków,
To są nasze mocne kluby, które zawsze możemy liczyć na zawodników w tym obszarze. Rzeczywiście w minionym roku odbyła się uniwersjada, znaczy w minionym sezonie uniwersjada zimowa w Krasnojarsku, w którym zdobyliśmy dwa medale, ale te dwa medale to nie tylko dwa medale, ale aż dwa medale, bo organizatorzy, Rosjanie w zasadzie zabrali więcej niż połowę puli wszystkich medali, a Amerykanie wyjechali bez medali, więc nasi zawodnicy, którzy zdobyli akurat w snowboardzie te dwa medale, to bardzo, bardzo duży sukces jak na tą konkretną uniwersjadę. Oczywiście chcielibyśmy więcej i będziemy się przygotowywać do kolejnych. Przesunięcie uniwersjady w Lucernie ze stycznia 2021 na grudzień 2021 myślę, że daje szansę na to, żeby po pierwsze w tym okresie pandemicznym lepiej przygotować się do startu i myślę, że będziemy mogli wrócić z dużo lepszym dorobkiem medalowym, oczywiście jeśli tylko ta uniwersjada się odbędzie. Chcę dodać jeszcze jedną rzecz, bo sprawa jest dosyć świeża. Jeśli chodzi o odwołane Akademickie Mistrzostwa Świata w tym roku, to rzeczywiście fizycznie odbyły się tylko Mistrzostwa w łyżwiarstwie szybkim, gdzie zdobyliśmy 6 medali, ale też byliśmy organizatorem pierwszych w historii Światowej Federacji Sportu Akademickiego, Akademickich Mistrzostw Świata w brydżu i w szachach, które odbyły się w końcówce października w Bydgoszczy, ale rozgrywane były w systemie online, uczestniczyło w nich prawie 600 osób z całego świata, więc myślę, że wprowadziliśmy nowy, wysoki standard organizacji tych zawodów w tej formule. Nie udało nam się zdobyć aż tam zbyt wielu trofeów, dyscypliny te są zdominowane sportowo przez inne nacje. Chcę powiedzieć jeszcze, że nasza działalność wspierana zarówno przez Ministerstwo Sportu, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo uruchomiony w zeszłym roku, a kontynuowany w tym program Narodowej Reprezentacji Akademickiej, to świetny pomysł na to, żeby wspierać tak zwaną dwutorową karierę sportowców. Z jednej strony Ministerstwo Sportu wspiera proces szkolenia sportowego poprzez program ACSS, a z drugiej strony Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera proces dydaktyczny studentów sportowców, szczególnie tych właśnie, którzy muszą łączyć poważne treningi z nauką. I tutaj chcę za ten program podziękować, bo myślę, że to jest taka namiastka tak naprawdę systemu dwutorowej kariery, wspierania dwutorowej kariery sportowców, ale od czegoś trzeba było zacząć. Kwoty są z jednej strony imponujące, z drugiej myślę, że na pewno jest jeszcze potencjał, żeby wykorzystywać te możliwości. W roku 2022 będziemy organizowali w Polsce chyba jedną z największych imprez sportowych, jeśli brać pod uwagę ilość uczestników, Europejskie Igrzyska Akademickie. Szacujemy, że weźmie w nich udział około 6,5 tysiąca studentów, sportowców z całej Europy. Tu też liczymy na wsparcie, na partnerstwo, na pomoc przy organizacji. Impreza docelowo ma się odbyć w Łodzi. W zasadzie jako uzupełnienie to chyba tyle. Chciałem tylko jeszcze podziękować rektorom uczelni, którzy do tych wszystkich elementów wspieranych przez Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Nauki dokładają się i finansowo, i organizacyjnie, i logistycznie, bo bez tej szerokiej współpracy prawdopodobnie efekty, które osiągamy w sporcie akademickim, byłyby niemożliwe. Tyle chyba tytułem uzupełnienia. Jeśli są pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję uprzejmie. Jak każdy sekretarz generalny, bardzo dobrze przygotowany, także dziękuję uprzejmie, panie sekretarzu. Ja przepraszam najmocniej, bo pominąłem, ale niemniej serdecznie proszę o zabranie głosu panią minister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, panią Annę Budzanowską. Pani minister, oddaję głos i jeszcze raz kłaniam się i przepraszam najmocniej, że nie była pierwsza pani. Nie ma problemu, naprawdę. Dobrze, proszę państwa, króciusieńko w takim bądź razie. Rozwój sportu akademickiego. My kończymy taki komponent, który został rozpoczęty w 2011 roku na mocy porozumienia między ministrem sportu a ministrem nauki wówczas. Te środki były przeznaczone na badania w zakresie monitorowania i doposażenia laboratoriów. My praktycznie mamy w tym momencie ten program zamknięty.
Łączną kwotą to się zamykało, to było 85 projektów na łączną kwotę prawie 25 milionów. My tego programu nie będziemy kontynuować, dlatego że mamy, wydaje nam się, w naszym obszarze wystarczającą liczbę agencji, zwłaszcza agencji w zakresie badań podstawowych, z którego uczelnie już spokojnie korzystają i zdobywają granty, więc nie ma potrzeby tworzyć dla nich specjalnego kanału finansowego. Naszą ogromną próbą jest Narodowa Reprezentacja Akademicka, o której mówił pan sekretarz. Pierwsza edycja konkursu, która jest na ukończeniu w tym momencie, odbiła się szerokim echem. Mamy 412 studentów i ponad 7 milionów zaangażowanych, alokowaliśmy na to 10 milionów, 42 uczelnie. Wydaje mi się, że to jest program, na który i studenci, i Polskie Związki Sportowe, i AZS bardzo mocno czekali. Jest to uzupełnienie komponentu, o którym mówiła pani minister Krupka. W tym momencie zakończyliśmy nabór do drugiego programu, też do drugiej edycji. Czekamy na efekt. Wydaje mi się, że będzie też bardzo duży odzew. Mamy alokację taką samą jak w zeszłym roku, czyli 10 milionów. Mam nadzieję, że ją w całości wydatkujemy na polski sport. Trzeci element to jest EUSA, o której też mówił pan sekretarz. My zabezpieczyliśmy Politechnikę Łódzką w wysokości 1 000 000 zł w tym momencie na koszty przygotowawcze. I ja jestem do państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Na sali też widzimy, że nie ma. Ja tylko jeszcze, jeżeli mogę sobie pozwolić, będziemy czekali, może ktoś będzie chciał się zgłosić. Informacje, bo nie wszyscy może o tym wiedzą, a te kwoty naprawdę są dosyć wysokie. Jeżeli się rozchodzi o zadania inwestycyjne, to jest prawie 180 milionów i aż dotacja z ministerstwa prawie w 100 milionach. To trzeba podkreślić, że lata realizacji tych wszystkich inwestycji, te najwcześniejsze z tego, co widzę ze sprawozdania, to jest 2015, a większość z nich będzie się kończyła, znaczy większość już się ukończyła, ale jeszcze będą takie inwestycje, jak na przykład Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I tu jest przebudowa, modernizacja stadionu lekkoatletycznego. Będzie się ta inwestycja kończyła w 2021 roku. To pokazuje, że ministerstwo stawia również na sport akademicki, za co ministerstwu bardzo serdecznie dziękujemy. Nikt się nie zgłasza, a więc zamykam dyskusję. Panie przewodniczący, jeśli można tylko zabrać głos. Nie wiem, gdzie się zgłosić online. Bardzo proszę, że tak, proszę o przedstawienie się i proszę zabrać głos. Dzień dobry, panie przewodniczący, wysoka komisjo, panie minister. To, co pan przewodniczący słusznie podkreślił, to ja też chciałem pochwalić, jeżeli mogę, ze strony i AZS-u, i zarówno ze uczelni wyższych, bo ja również reprezentuję Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie jako jej kanclerz. Chciałem potwierdzić, że faktycznie ze strony zarówno Ministerstwa Nauki, jak i Ministerstwa Sportu zawsze znajdujemy zrozumienie i wsparcie w inwestycjach i zgłoszeniach, z którymi występujemy. I tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o Ministerstwo Sportu, to wielkie brawa za odwagę przy wspieraniu naprawdę dużych inwestycji, jak hala w Lublinie w 2017 roku, czy hala lekkoatletyczna w Katowicach, która jeszcze jakby faktycznie nie rozpoczęła się jej budowa, ale środki 40 milionów przeznaczone na budowę tej hali ze strony Ministerstwa Sportu i 30 milionów ze strony Ministerstwa Nauki pokazują, że faktycznie te oba ministerstwa na ten sport akademicki stawiają i faktycznie w imieniu, myślę, że wszystkich AWF-ów mogę powiedzieć, że faktycznie realizacja inwestycji na Akademiach Wychowania Fizycznego jako tych strategicznych obiektów dla polskiego sportu jest realizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Nauki, bo faktycznie u nas w ostatnim czasie zarówno stadion lekkoatletyczny uległ przebudowie i modernizacji, podobnie jak hala lekkoatletyczna, i obie te inwestycje były wspierane przez oba te ministerstwa. Cieszę się, bo w 2020 roku Ministerstwo Sportu również wróciło do tych dobrych
praktyk, czyli inwestowania w te duże inwestycje i jakby dużych środków w sport akademicki. Trochę może niepokoić liczba dofinansowanych inwestycji, bo w poprzednich latach było ich od 8 do 12. Dziś i w ubiegłym roku mieliśmy 3, ale faktycznie te kwoty oscylują w miejscach tego, co było, więc po prostu te inwestycje są widocznie większe, nie związane z modernizacją, a z budową nowych obiektów i to na pewno bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to tu niestety jest jakby spadek tych środków kierowanych na sport akademicki, dosyć zauważalny, bo w poprzednich latach 16-17 mieliśmy dotacje dofinansowania na poziomie 38-49 milionów, a w ostatnich dwóch latach na poziomie 2,5-7 milionów 700 tysięcy w ubiegłym roku, mimo że tak jak widać te potrzeby sportu akademickiego i uczelni wyższych, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, rosną, bo wnioski, jakby kwoty we wnioskach i ich liczba stale rośnie. Także, ale wielkie ukłony i podziękowania faktycznie dla obu ministerstw, bo ten sport akademicki na uczelniach wyższych jest zdecydowanie wspierany pod względem również inwestycyjnym. Dziękuję panie kanclerzu. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Czy mógłbym jeszcze słowo, Dariusz Piekut, sekretarz generalny AZS. Bardzo proszę panie sekretarzu. Ja tylko chcę dodać jeszcze jedną rzecz, że bardzo nas cieszy to, że ministerstwa doceniają sport akademicki nie tylko w uczelniach, które są nominowane do sportu, czyli przede wszystkim AWF-ach. W temacie inwestycyjnym ostatnio wspierana inwestycja stadionu lekkoatletycznego przy Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, czy w tej chwili też przyznana spora dotacja na rozbudowę kompleksu sportowego przy Uniwersytecie Gdańskim. Chcę powiedzieć, że dzięki tym programom merytorycznym, takim jak Akademicka Reprezentacja Polski, studenci, sportowcy dużo chętniej zaczęli wybierać też uczelnie nie AWF-owskie, co nie oznacza, że oczywiście AWF-y są słabsze, bo wręcz przeciwnie, stwarzają super warunki do rozwoju sportowego, ale też jest szereg młodych ludzi, którzy swoją karierę już po sporcie wiąże też z innymi obszarami aktywności. Chcą być prawnikami, lekarzami może mniej, bo studia wyjątkowo trudne, żeby łączyć z profesjonalnym sportem, ale jednak dzięki temu, że rozbudowywane są obiekty, takie jak obiekty sportowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, czy Zatoka Sportu w Łodzi, czy nowy obiekt w Warszawie przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, to pokazuje, że stwarzamy świetne warunki dla rozwoju studentów, sportowców, również w uczelniach, które sportowo nie są, że tak powiem, ukierunkowane, natomiast nasze kluby Akademickiego Związku Sportowego stwarzają warunki na to, by łączyć zarówno rozwój sportowy, jak i edukacyjny, a ta infrastruktura sportowa absolutnie jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo ten proces przebiegał. Także bardzo też dziękuję za dostrzeganie tego potencjału rozwoju sportowego w uczelniach, które nie są AWF-owskie, ale szeroko, że tak powiem, wspierają polski sport. Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, Andrzej Rokita, czy można sekundę? Bardzo proszę. Ja jestem w ramach podziękowań, jeśli mógłbym jedno słowo, bo to wybrzmiało podziękowania zawsze można, także ze strony pani minister Krupki, a ja chciałbym podkreślić bardzo ważny aspekt, bo ja w poprzednich latach również zarządzałem klubem AZS AWF Warszawa i chciałem podkreślić to, co pani minister wspomniała, a co jest wbrew pozorom bardzo istotne dla tych instytucji, czyli to zmniejszenie wkładu własnego z 20% do 5%, to jest ogromna pomoc ze strony ministerstwa i ukłon ze strony Ministerstwa Sportu i za to serdecznie pani minister dziękujemy. Dziękuję uprzejmie, również dziękuję za bardzo dobre rozmowy na AWF-ie warszawskim. Dziękuję panu kanclerzowi. Dziękujemy Ministerstwu i Sportu, i Szkolnictwa Wyższego. Dziękujemy bardzo, że ta pomoc jest widoczna. Faktycznie w tych wszystkich zestawieniach wiele uczelni to nie jest AZS-u. Mamy Uniwersytet Warszawski, Rzeszowski, mamy Akademię Adama Mickiewicza w Poznaniu. Także widać, że ta pomoc jest różnorodna i skierowana do różnych uczelni.
Panie Przewodniczący, jeszcze chciałam dodać jedną rzecz. Bardzo nie proszę. Ma w materiałach, ponieważ wszystkie nasze uczelnie, czyli wszystkie AWF-y dostały obligacje inwestycyjne, które będą mogły zrealizować w tym roku. Kwoty od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów, więc mam nadzieję, że one też będą z pożytkiem dla polskiego sportu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Andrzej Rokita, ponownie, czy można? Bardzo proszę. Andrzej Rokita, przewodniczący Kolegium Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego, jednocześnie rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie. Szanowni Państwo, tak jak pani minister Budzanowska wspomniała, chciałem wspomnieć, że otrzymaliśmy obligacje, z których korzystamy, które są dla nas niezwykle istotne. A odnosząc się do słów moich przedmówców, jako rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego ogromnie się cieszymy, że program Narodowa Reprezentacja Akademicka jest rozszerzona o wszystkie inne uczelnie, ponieważ należy stworzyć tym młodym ludziom, adeptom szkół maturalnych, rozwój ich pasji. Sport jest określonym czasem, który zajmuje w życiu człowieka. Natomiast po zakończeniu uprawiania sportu ci ludzie, dobrze by było, żeby znaleźli się w tych miejscach, w których sobie życzą. I za ten program Narodowa Reprezentacja Akademicka szczególnie dziękuję. I dziękuję Ministerstwu Sportu oraz Ministerstwu Nauki za dialog. Obojętnie, czy on jest łatwiejszy, czy trudniejszy, ale za ten dialog i za wymianę poglądów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Chyba już wszyscy sobie gratulowani. Życzyliśmy wszystkiego sobie najlepszego. Dziękowaliśmy. Szanowni Państwo, stwierdzam zakończenie rozpatrywania informacji na temat realizacji zadań w obszarze sportu akademickiego oraz informacji na temat stanu infrastruktury sportowej uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji bazy sportowej. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny posiedzenia komisji. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję uprzejmie wszystkim. Życzę dużo zdrowia.